Radio Kraków. Radiostradę w studiu Marek Anioł, Krakowska Straż Miejska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. O tych upałach trochę mówiłem w wiadomościach dla kierowców. Przed nami co najmniej jeszcze taki upalny tydzień, tak zapowiadają synoptycy. Więc może parę rzeczy, o których powinniśmy przypomnieć, warto teraz, parę rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, teraz spróbujemy przypomnieć. Pierwsza rzecz, to niby wszyscy wiedzą, ale ciągle są z tym problemy. Nie zostawiamy dzieci w samochodzie, czy zwierząt idąc gdzieś na zakupy. No, powtarzamy to od bardzo wielu lat, nie tylko my. Każda służba, każdy, komu na sercu leży dobro zwierząt, dzieci, ludzi, powtarza to wciąż. Istot po prostu. Istot po prostu, życia. No, jesteśmy za życiem, to przede wszystkim. Natomiast rzeczywiście kiedyś czasami zabiegani, roztrzepani, zapominamy. Czy to zapominamy, czy z premedytacją czasem zostawiamy, czy dziecko, czy psa, czy kota w samochodzie a zamkniętym szczelnie. Nic mu nie będzie, zaraz wrócę przecież. Takie tłumaczenia słyszymy najczęściej w przypadkach, które są ujawniane na przykład przez media. Wyszłam na chwilę do sklepu na 2-3 minuty. Mhm. W związku z tym nie podejrzewałem, że będzie z tym jakikolwiek problem. A problem jednak jest. Ta temperatura bardzo szybko wzrasta w takim samochodzie zamkniętym szczelnie. W związku z tym nieporozumieniem, absolutnie pełną, skrajną nieodpowiedzialnością jest pozostawianie nawet na moment, czy dziecka, czy jakiegokolwiek zwierzęcia. Jeśli ktoś ma wątpliwości, niech sobie stanie w aucie w pełnym słońcu, wyłączy klimatyzację, zamknie szyby i odczeka 5 minut. I będzie się łatwo można przekonać, jak to jest. Pocieszające jest to, mówię tutaj z perspektywy Krakowa, tylko i wyłącznie, że coraz mniej tego typu zgłoszeń do nas, do Straży Miejskiej dociera. Oczywiście jadąc tutaj do studia w tym potwornym upale, sprawdziłem u naszych dyżurnych, jak dużo zgłoszeń tego typu w tym roku, w tym sezonie turystycznym, w tym sezonie letnim do nas trafiło. Zaledwie kilka na palcach jednej ręki dyżurny przekazał mi, można takie sygnały było policzyć. W minionych latach tego typu sygnałów było dużo, dużo więcej, a więc mam nadzieję, że ta świadomość jest coraz większa. My natychmiast reagujemy na taki sygnał, jedziemy w takie miejsce i oceniamy, w jaki sposób, oczywiście zgodny z prawem, możemy pomóc, czy to osobie zamkniętej, dziecku zamkniętemu w samochodzie, czy zwierzęciu. To prawda, że mam wrażenie, że rzeczywiście to, że mówi się o tym sporo, że coraz rzadziej słyszy się o takich nieodpowiedzialnych zachowaniach, ale jednak to ciągle się zdarza, więc z jednej strony dobrze, że to dotarło do świadomości, dobrze, że ludzie reagują, bo parę lat temu to właściwie nawet ludzie o tym nie myśleli. Przechodząc, widzieli dziecko w aucie, no to ktoś go zostawił, pewnie zaraz wróci. A tu jednak trzeba reagować, trzeba dzwonić. Wiem, że są przypadki, kiedy ludzie wybijają szyby, żeby uratować dziecko. To już jest dobro wyższe, jeśli rzeczywiście widać dziecko już tam w tym upale się zaczyna dusić, to nie ma na co czekać, zanim ktoś przyjdzie, bo trudno. To jest też myśl dla tych, którzy tak zostawiają dzieci, że... To jest bardzo ważne pytanie. Nas bardzo często również mieszkańcy pytają o to, czy można wybić szybę. Kiedy wokół nie ma nikogo, kto by się na to zdecydował, kiedy zawiadomiona służba jakiś czas jednak potrzebuje, żeby dojechać, w pobliżu nie ma na przykład patrolu. No, prawda jest też taka, że patrol, który podejdzie do takiego samochodu, czy do policji, czy też straż miejskiej, nie zaczyna od wybicia szyby. No tak. Jednak trzeba sytuację ocenić. Mało tego, powiem wprost, szyby nie wybijamy jako funkcjonariusze. Ale pytanie, co jeśli jednak uznamy, że tutaj ważą się losy życia. Ja myślę, że ja bym wybrał szybę. Trudno, odpowiedzialność jaka jest, taka sytuacji... jest, ale ratowanie życia dla mnie jest ważniejsze, bo trudno powiedzieć, gdzie jest ta osoba. Ja oczywiście państwa do tego nie namawiam, ale każdy we własnym sumieniu w takiej sytuacji musi ocenić, co jest ważniejsze. Czy szyba, czy rzeczywiście zagrożenie dziecka jest na tyle wysokie, że palsze się tą szybę, tak? Bo to trudno. Dobrze, kolejna sprawa to oczywiście lato. Wspomnieliśmy już o zamkniętych samochodach i o tym, żeby tego nie robić. Ale pamiętajmy też o tym, że fontanny nie służą do tego, żeby się chłodzić. Ja wiem, że to już nie jest może bardzo motoryzacyjny temat, ale wielu kierowców, turystów, którzy do nas przyjeżdżają, tak właśnie robi. No cóż, zamoczę sobie na chwilę nogi w fontannie, żeby się schłodzić. No i to jest temat, który trochę dzieli mieszkańców, dzieli turystów. Dlatego, że jedni uważają, że absolutnie nie. Nie wolno, nie powinno się wizerunkowo, nie powinno się zdrowotnie, nie powinno się wchodzić. Zdrowotnie, moim zdaniem, nawet bardziej. Niefiltrowana woda... woda, nie, ja bym nie wsadził nogi do takiej wody. To po pierwsze, ale jest też grupa ludzi, grupa turystów, która uważa, dlaczego się nas czepiacie? Jest upał, 30 kilka stopni, jest fontanna, jest trochę wody dla ochłody. W związku z tym, dlaczego tego zabraniać? W związku z tym...
każda z takich fontan miejskich ma swój regulamin. No, oczywiście ten regulamin nie powoduje, że służba, jaką jest na przykład Straż Miejska, może ukarać mandatem karnym osobę, która wchodzi do takiej fontanny. Od razu uprzedzam tutaj wiele pytań, które do mnie w minionym tygodniu trafiało. My nie możemy ukarać mandatem karnym, dlatego że to nie jest wykroczenie. Ten regulamin jest pewnego rodzaju wskazówką, pewnego rodzaju takim uświadomieniem tym osobom, które są gdzieś wokół fontanny, czego nie wolno, sugeruje się, czego nie wolno, nie powinno się robić. Oczywiście namawiamy tak, żeby nie korzystać raczej, bo to nie jest najlepszy pomysł, chociaż mogę zapewnić, że ta woda, choćby na Placu Szczepańskim, mimo iż płynie w obiegu zamkniętym, jednak jest filtrowana i jest chlorowana dość mocno, więc takie typowe zamoczenie stóp czy rąk na pewno nie spowoduje, żadnej wysypki, uczulenia. Tam 300 osób przede mną wstawiło nogę i nagle ja do tego włożę, to nie chciałbym tak. To znaczy możemy sobie wyobrazić, że wiele osób takie nogi, ręce do tej wody wkłada i rzeczywiście obieg zamknięty jednak powoduje, że ta woda kręci się wokół cały czas. Natomiast jak mówię, samo włożenie ręki czy wejście stopą nie powoduje już zagrożenia zdrowia, natomiast jakieś dłuższe przebywanie czy kąpanie się, moczenie się w tej fontannie może być już obarczone innymi konsekwencjami. Mhm. Zastanawiam się też nad tymi zwierzętami, jak już o zwierzętach wspomnieliśmy, które gdzieś tam na łańcuchach przy domach. Czy ludzie też o tym pamiętają, żeby im dawać częściej pić i żeby one były w cieniu? Ale to już nie jest sprawa chyba Straży Miejskiej, a bardziej Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Przede wszystkim tak. Tego typu zgłoszenia raczej bardzo rzadko do nas wpływają. My jeszcze, jeśli chodzi o miasto, centrum miasta, też zwracamy uwagę na konie. Mhm. Pamiętajmy jeszcze o koniach. Miałem o to zapytać właśnie, tak. Dorożki. O dorożkach, tak. No, w tej chwili, w ostatnich dniach, tych dorożek już nie możemy w godzinach 10-20 zobaczyć. W rynku głównym, na tym głównym postoju, na tym trakcie królewskim, tak, tam gdzie z godnością przemierzają, wożą turystów, dlatego że takie ustalenia poczynił Urząd Miasta Krakowa, uważam, że słuszne, dlatego że ten regulamin, który został przygotowany, który funkcjonuje od kilku lat, mówi, że od 13 do 17, gdy temperatura przekracza 28 stopni lub jest równa 28 stopniom, dorożkarze nie mogą zajmować miejsca na postoju dorożek w rynku głównym, ale pamiętajmy o tym, że przy tych afrykańskich tropikalnych upałach już około 30 stopni bywa przed południem. W związku z tym, i o 22, na przykład 29 stopni. Ale ja tutaj chcę powiedzieć przy okazji, korzystając z tej okazji, chcę bardzo pochwalić dorożkarzy. O ile jeszcze, ja wiem, 4, 5, 6 lat temu mieliśmy duży problem z nakłonieniem dorożkarza, żeby zjechał do zacienionego miejsca, że oto jest bardzo wysoka temperatura i tak dalej, i tak dalej. Ta świadomość była mniejsza, teraz jest zdecydowanie lepiej. W zasadzie nie ma problemu, strażnicy nie muszą kontrolować, nie muszą nakłaniać dorożkarzy. Oni sami doskonale wiedzą, że należy zjechać w zacienione miejsca, które są przygotowane przez miasto w ścisłym centrum i naprawdę dbają o te swoje konie. Tak, i to chyba jest też zmiana pokoleniowa, bo ja też pamiętam lata temu, czy gdzieś tam w polu pracujące konie na upale, czy gdzieś. Dzisiaj ludzie trochę zaczynają inaczej myśleć. To już jest nowe pokolenie. Dawniej zwierzę służyło. To był, nie chcę powiedzieć przedmiot, ale to było, owszem, lubiło się swojego konia, czy swoją krowę, ale tak naprawdę nie było z jakiejś większej więzi i takiego myślenia, bo jemu może być źle. To myślało się raczej tak, jemu będzie źle, to dam mniej mleka na przykład, albo będzie gorzej w polu pracował. Dziś ta empatia jest na trochę innym poziomie i to, mam wrażenie, właśnie dotyczy też tych dorożek. Druga sprawa, że ja pamiętam dorożki sprzed lat, małe powozy, dzisiaj to są wielkie karety, przynajmniej tu w Krakowie, więc ten koń ciągnąc taką dorożkę, no to ma co robić, to jednak trzeba się przyłożyć. Tak, tak, ale to jest pocieszające. Te konie są dopajane, obserwujemy, kiedy dorożkarze podjeżdżają pod hydrant z wodą, napełniają wiadra wodą, dopajają konie bardzo często, wielokrotnie w ciągu dnia, więc widać, że ta troska o zdrowie, życie zwierząt jest naprawdę duża. No to na koniec raz jeszcze apelujemy, żeby pamiętać o tym. Nie zostawiamy dzieci, ludzi, zwierząt, ludzi dorosłych miałem na myśli, bo dziecko to też człowiek przecież, ale nie zostawiamy w upale w samochodzie. Jeśli musimy auto zaparkować, to starajmy się go zaparkować w cieniu. Jeśli wsiądziemy do auta, to nie zamykajmy szyb szczelnie i klimatyzacja w dół, bo to jest najgorsze, co możemy zrobić. Następuje skurczenie naczyń krwionośnych, ciągle o tym mówię, i spada koncentracja, bo mózg jest niedotleniony, więc nie robimy tego. Jesteśmy odpowiedzialni, myślimy o tych, którzy jadą z nami, robiąc zakupy, albo bierzemy dziecko ze sobą, albo zostawmy go w domu pod opieką kogoś. Nie zabierajmy, niekoniecznie dziecko musi z nami jechać i potem biedne się tam w tym samochodzie dusi. Bardzo dziękuję. Marek Garniuk, Krakowska Straż Miejska, był naszym gościem.